W piątek w Staszowie oficjalnie otwarto Klub Senior Plus z udziałem Anny Krupki, wiceminister sportu i turystyki Zbigniewa Koniusza, wojewody świętokrzyskiego i władz miasta. Budynek został wyremontowany, przystosowany i wyposażony pod potrzeby seniorów za środki własne i pozyskane z budżetu państwa. Finanse pozyskaliśmy oczywiście ze środków rządowych z programu Senior Plus. Złożyliśmy wniosek w ubiegłym roku, dostaliśmy dofinansowanie, bardzo się z tego powodu cieszymy. Także z tych środków został wyremontowany budynek, który ten budynek parku stał od wielu, wielu lat niezagospodarowany, niewykorzystany. Więc pomyśleliśmy, że to jest bardzo piękne miejsce w najstarszym parku w Staszowie, w centrum miasta, żeby takie miejsce funkcjonowało dla seniorów. Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki, pochwaliła samorząd Staszowa za inwestycję, a głównie za gospodarność w wydawaniu rządowych pieniędzy, jednocześnie podkreślając, że rząd premiera Morawieckiego dba o seniorów. To świetnie spożytkowane środki. Na ten cel ze środków rządowych zostało przeznaczone ponad 170 tysięcy złotych, a widzimy efekty, które są piękne i przede wszystkim bardzo praktyczne. Cieszę się, że powstają kolejne miejsca dla seniorów, gdzie seniorzy mogą się integrować. Potrzebę integracji i wyjścia z tzw. czterech ścian podkreślił burmistrz Leszek Kopeć. Dla nich takie spotkania integracyjne, spotkanie z drugą osobą, porozmawianie, wypienie ciekawe, zjedzenie ciasta na pewno jest takim chwilą oderwania się od codzienności, od tej takiej może nudnej czasami codzienności, patrzenia w telewizor czy patrzenia w okno. Otwarty klub jest drugą tego rodzaju placówką w Staszowie, a i tak brakuje miejsc. Obecnie chętni trafiają na listę rezerwową. Zainteresowanie w Staszowie akurat taką formą jest bardzo duża. Aktualnie działa już dwa takie kluby seniora w Staszowie. Okazuje się, że ta forma była bardzo potrzebna i coraz więcej osób oczekuje tego i myślę, że dobrze się integrują i spotykają na tego typu zajęciach. Aktywność staszowskich seniorów zauważyła i doceniła minister Anna Krupka. Staszowianie bardzo chętnie zakładają stowarzyszenia i są bardzo aktywni, jeżeli mówimy o społeczeństwie obywatelskim. Także bardzo chętnie zakładają stowarzyszenia i kluby staszowscy seniorzy, co mnie również cieszy. To ważne, aby być aktywnym, to ważne, aby działać, aby także z sukcesem pozyskiwać środki rządowe i tutaj cieszę się, że wiele dobrych inicjatyw i wniosków mogę wspierać. Zadowolenia z inicjatywy skierowanej dla seniorów nie krył Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski. To jest piękna uroczystość, kiedy dla społeczności otwieramy nową przestrzeń, tak naprawdę przestrzeń uzupełnienia życia dla osób w wieku słusznym. Osoby w pewnym wieku uzupełniają w znakomity sposób tak naprawdę to, co i młodzi robią. Mają więcej czasu, mogą raz, że siebie wzajemnie wspierać, a wspierać również młodych. A to, że miasto znajduje na tą lokalę, to jest tylko chwała dla włodarzy, że potrafią widzieć problemy wszystkich dookoła. Oferta świetnie wyposażonego klubu w sprzęt RTV i AGD, przystosowanego dla osób mających problemy z poruszaniem się, jest bardzo bogata. Poniedziałki, zajęcia tutaj kulturalno-światowe, kabarety, kalambury, gry zabawy, wtorki. Mamy tutaj zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, tutaj z taką panią Gosią, środa. To są zajęcia z fizjoterapii, tutaj zajęcia ruchowe, tak żeby tutaj seniorzy jednak troszeczkę rozruszali się i jak najmniej właśnie tutaj też byli podatni na choroby. Czwartki, piątki to są typowe zajęcia klubowe, gdzie ofertę mamy troszeczkę już inną, bardziej odpoczynkową, aczkolwiek taką eventową, jakieś tutaj dni babci i dziadka, tutaj dni seniora, jakieś nordny walking, czy też ewentualnie jakieś tutaj spotkania z ciekawymi ludźmi, tacymi jak policjanci, pani z ZUS-u, czy tutaj ewentualnie ze straży. W najbliższym czasie otoczenie klubu zostanie zagospodarowane, a tym samym wzbogaci się już i tak bogata oferta zajęć. Będzie zagospodarowany park i będziemy mogli korzystać również razem z seniorami z tego miejsca w całości. Seniorzy chcą, aby w okresie letnim mogli się oddawać tańcom na zewnątrz budynku. Minister Anna Krupka zapowiedziała swoją obecność na takiej potańcówce.
Zapowiedzieliśmy wraz z panem wojewodą, że jeżeli zostanie zorganizowana, to postaramy się w niej uczestniczyć. Mnie zobowiązuje także mój resort, bo taniec to przecież również ruch, a ja zawsze zachęcam do aktywnego spędzania wolnego czasu. Burmistrz Staszowa zapewnił, że podłoga dla tancerzy zostanie zamontowana, a do pląsów przygrywać będzie orkiestra. Postaramy się, żeby była podłoga, był namiot, była muzyka naturalna, nie z magnetofonu, i żeby to wszystko działało. Seniorzy chętnie przychodzą do klubu przy ulicy Parkowej 10. No, żeby miło czas spędzić. Jest integracja ludzi. Czekam na psychologa, na fizjoterapeutę. Koszt inwestycji, z której będzie korzystało 80 osób, to 205 tysięcy złotych. Na to zadanie gmina otrzymała prawie 150 tysięcy dofinansowania z programu Senior Plus. Jerzy Strzyż, STV Info.